Procedura zaczyna się tutaj, to znaczy, że każdy pacjent, który przychodzi, wypełnia kartę kwalifikacji, to się nazywa kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego do szczepienia, uzupełnia wszystkie dane. Są pytania, które są istotne, które mają określić ewentualne przeciwwskazania bądź no, jakby problemy medyczne związane ze szczepieniem. Jest to o tyle konieczne, że no, pacjent musi sam to zrobić, potem to są omawiane w trakcie kwalifikacji jeszcze z lekarzem, w trakcie badania lekarskiego. Kiedy pacjent ma to uzupełnione, zgłasza się do rejestracji, gdzie jest jakby odnajdowane jego skierowanie, które jest wcześniej wystawione przez Ministerstwo Zdrowia w systemie gabinet.gov.pl i tam pacjent jest zaznaczony, że on dzisiaj u nas będzie szczepiony. Kiedy pacjent przechodzi kwalifikację, też jest kolejny raz w systemie jeszcze zaznaczany, że został zakwalifikowany do szczepionki, przechodzi do badania lekarskiego. Ta procedura jest tożsama dla każdego innego szczepienia. Tak? To, co tylko się różni, no to jakby to, że musimy się rozliczać teraz od razu w gabinet gov.pl z tych szczepionek, które pobraliśmy. Natomiast to się nie różni niczym innym, jak w innych szczepień. Tu się odbywa ostateczna kwalifikacja lekarska, jest pacjent badany przez lekarza i dostaje pieczątkę, że może być szczepiony, po czym przechodzi do gabinetu szczepień. Pani dyrektor Małgorzata Puchacz. Naczelna pielęgniarka. Zgodziła się tutaj zaszczepić na fonii i na wizji. Szczepionki przychodzą w postaci takich fiolek, które po rozcieńczeniu zawierają w sobie materiał do szczepień dla 5 pacjentów. Tak, to jest fiolka zawierająca szczepienie. Nie wiem, jak to wam pokazać tutaj, żeby to było wam najlepiej. Ręce, proszę tak, bardzo. Tak, i tak bez ruchu chwileczkę. Jeszcze chwila. Oddychać można? Nawet trzeba. No naprawdę. Ta druga fiolka to jest dokładnie ta sama? Fiolek 45. Tak, co starcza na 225 szczepień. Taka fiolka rozmrożona, ona do nas przyjeżdża rozmrożona, ona do kraju przyjeżdża zupełnie w innej postaci zamrożonej, do nas przyjeżdża w temperaturze lodówkowej rozmrożona. Jest 5 dni na to, żeby ją wykorzystać. W takiej temperaturze pokojowej, jak mamy ją tutaj, 2 godziny. Także my wyciągamy po prostu z lodówki dla kolejnych pacjentów. Zbierzemy 5, to szczepimy wtedy, tak żeby nie zmarnować żadnej dawki. Szczepienie jest domięśniowe, głęboko w mięśni na ramię. Ja mam szczepić? Tak. Ja panu przygotuję wszystko. Mamy przygotowane 0,3 ml. Tak? Każdy pacjent dostaje. To jest szczepionka już przygotowana do podania. Mogę? Czy nie chce, jak głęboka do mięśniowa? Ja już zezwykowałam właśnie. Zezwykowałam już. To. Nie podskórnie, tylko głęboko do mięśniowo, tak? Mięsień na ramienny. Po szczepieniu pacjent jest obserwowany jeszcze przez 15 minut, po czym dostaje certyfikat zaszczepienia. I kolejne szczepienie ma mieć po 21 dniach. Nie mniej niż 21 dni, może być więcej, prawdopodobnie dzień, dwa nam się to wydłuży. Natomiast zależy na tym, żeby tą procedurę jak najbardziej zagęścić, czyli to było rzeczywiście 21 plus 1 albo 21 plus 2. Ponieważ dopiero 7 dni po drugiej szczepionce pacjent uzyskuje odporność.